Zapraszam wszystkich na 24 odcinek z serii Państwa Świata. Tematem tego odcinka będzie Botswana. Botswana to państwo w południowej Afryce, bez dostępu do morza. Graniczy z Republiką Południowej Afryki, Namibią, Zimbabwe i Zambią. Botswana zajmuje środkową część kotliny Kalahari. Z geograficznego punktu widzenia kraj jest wyżynny, ponieważ leży powyżej 900 metrów nad poziomem morza. Krajobraz Botswany jest prawie wszędzie płaski, z nielicznymi wzniesieniami i górami wyspowymi. W Botswanie panuje klimat podwzwrotnikowy, suchy, z porą gorącą od października do marca. Opady są skąpe i nieprzewidywalne. Większość terytorium kraju porasta ciernista sawanna. Nazwa kraju pochodzi od największej grupy etnicznej kraju, czyli Tswana, posługujący się językiem bantu. Tswana napłynęli tu na przełomie XVI i XVII wieku. Flaga państwowa składa się z poziomych pasów, niebieskich, białych i czarnego, różnej szerokości. Kolor niebieski symbolizuje deszcz, co jest nawiązaniem do motta narodowego tego państwa, które brzmi „Niech spadnie deszcz”. Białe i czarne barwy mają symbolizować harmonię między rasami, jak również zebry, występujące w herbie tego kraju. Botswana uzyskała niepodległość w 1966 roku. Do tego czasu była brytyjskim protektoratem pod nazwą Botswana. Powierzchnia kraju to ponad 580 tysięcy km kwadratowych. Liczba ludności Botswany to ponad 2 miliony mieszkańców. Stolicą państwa jest Gaborone. Botswana jest parlamentarną republiką w ramach wspólnoty narodów. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w pośrednich wyborach przez Zgromadzenie Narodowe. Prezydent mianuje członków rządu. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu w Wyższej Izbie, tak zwanej Izbie Wodzów. Zasiada 8 wodzów najwyższych plemion. Językami urzędowymi są angielski i Tswana. Jednostką monetarną jest pula. Botswana podzielona jest na 9 dystryktów. Religia w tym kraju zdominowana jest przede wszystkim przez chrześcijaństwo i religie plemienne. Narodowym zwierzęciem Botswany jest zebra. Narodowym ptakiem jest drób olbrzymi. Granica pomiędzy Botswaną a Zambią to jedna z najkrótszych granic państwowych. Ciągnie się ona na długości około 700 metrów, biegnąc korytem rzeki Zambezi. Rzeka Okavango przepływa przez centrum pustyni Kalahari, tworząc unikalny ekosystem znany jako Delta Okavango, z którego rozkwitają liczne populacje ptaków i dzikich zwierząt. W Parku Narodowym Hobe znajduje się jedna z największych populacji słoni na świecie. Centralny rezerwat dzikiej przyrody Kalahari zajmuje powierzchnię prawie 53 tysięcy km kwadratowych i jest drugim co do wielkości na świecie rezerwatem dzikiej przyrody. Krótko po odzyskaniu niepodległości przez Botswanę odkryto tam ogromne złoża diamentów. To znalezisko oraz dobre zarządzanie państwem przyczyniło się do wielkiego sukcesu. Obecnie Botswana uważana jest za najmniej skorumpowane państwo na kontynencie afrykańskim. Jedno z najbezpieczniejszych i najlepiej rozwiniętych. Diamenty stanowią blisko połowy przychodów tego afrykańskiego kraju. Najbogatsza kopalnia na całym świecie znajduje się na południu Botswany i jest znana jako Ivaneng Diamond Mine. W 2016 roku prezydent tego kraju, Ian Khama, zdobył mało zaszczytny tytuł rasisty roku, według jednej z organizacji działającej na rzecz tubylców we wszystkich zakątkach świata. Jest to o tyle ciekawe, że prezydent sam pochodzi z mieszanej rodziny. Jego matka jest biała, a ojciec czarny. Z Botswany pochodzi black metalowy zespół Wrast. Państwo to ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników infekcji HIV i AIDS. Ale kraj ten znany jest również z jednego z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych programów zapobiegania i walki z tą chorobą. W kraju tym obowiązuje ruch lewostronny. Jeden z odcinków kultowego programu motoryzacyjnego Top Gear kręcony był na bezdrożach Botswany. Najwyższa zanotowana temperatura to 44 stopnie Celsjusza, natomiast najniższa to minus 10 stopni Celsjusza. Krajową domeną internetową jest .bw, na przykład www.google.co.bw. Jeśli Ci się materiał spodobał, to zostaw łapkę w górę, jeśli nie, to w dół. Pamiętaj, jeśli jesteś nowy, kliknij subskrybuj, wybierz dzwoneczek, a następnie wybierz, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia z kanału Państwa Świata. Polecajcie znajomym, udostępniajcie materiał, gdzie się tylko da. Za mikrofonem był Idan01. Cześć! Jeśli chcecie mnie wynająć, to piszcie.
oczywiście na briefie, tylko przez Hitansa 01. Tylko, żeby państwa świata o tym nie wiedzieli.